Witam was Serdecznie? z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Round 2 Total War Cesar w Galii. I nadeszła mroczna era. Myślałem, że nadchodzi złota, a tu nadchodzi mroczna era. Ze względu na wojnę z Arwenami. No nie wygląda to najlepiej. No w sumie Galia jest podzielona na dwie części. I albo to my będziemy nerwiowie władać Galią, albo Arwenowie. Bo co na to wie? Centiaci w ogóle nie mają żadnego wpływu na kampanię, nie ruszają się stamtąd. I taka moja propozycja do was, żeby skończyć tą kampanię dopiero wtedy, gdy wszystko będzie dosłownie moje. Wszystkie będą tereny na żółto, że tak powiem. Będzie takie fajnie wyglądało, tak caluśki terenik. Jeżeli oczywiście będzie możliwość kontynuowania kampanii. A w sumie chyba jest możliwość, także na spokojnie, dobra. Lecimy z kampanią. Tutaj ruszyliśmy na te tereny, żeby je przejąć. Musimy siać zamęt chociaż, wiecie, latać tu, tam. Wiem, że to wszystko i tak jest stracone na tym zachodzie, ale latać trzeba. Trzeba zasiać jeszcze ziarno zamętu. Teraz spróbujemy zmanipulować jego najlepszych ludzi, zanim on spróbuje nas zabić. O Jezu, to jakiegoś jarząbka ja tu mam. 2% i zranił go, no nie. Geniusz. Dobra. Gdzie jest nasz oddział z koniem? Dobra, tutaj fajny, silny bardzo oddział tutaj mamy. Idziemy nim przejąć Masalię. I z Masalii będziemy kontynuować jakieś tutaj właśnie potyczki. Zobaczcie, tutaj walczą. Ale spróbujemy go przejść na naszą stronę. Zajebiście. Super, kurwa. Genialne to było. Najazd, najazd, nękanie, nękanie. Jedno przebiegłości. Krytyczny ste. Dobra. Kasy już nie ma. Okej, możemy zaatakować Galów w zasadzce. Tak też zrobimy i stoczymy tą bitwę. Jest dobrze. Pozbędziemy się całej armii. Mamy mniej doświadczonych, a w sumie mamy bardziej doświadczonych niż oni. Tylko bez tych dodatków tarczy i miecza trochę. Przecież więcej te zasadzki i łopy. Barykady cały czas ze sobą noszę. Okej. Co mamy do dyspozycji tylko zaprzysiężonych, to nie ma tutaj co kombinować, po prostu ich zaatakujemy. Ale tutaj ta góra mi przeszkadza, kurwa. Musieli ich trochę inaczej ustawić. Czekajcie, gdzie są w ogóle? Gdzie oni mają konnicę? Szlachetna, ale jedna. No mają po prostu rozdzielone. Cztery oddziały zatopią z tej strony. I cztery od tyłu. Dobra. Konnicą zaatakujemy. Jakby tak od przodu. Są zaprzysiężeni. I włócznie z tej strony. Dobra, rozpocznij bitwę, tylko... A, patrz, na legendzie się nie da nawet zatrzymać. No tak. Co ja żebym sobie myślał? Widzimy. Wszyscy sobie pozują na zasadzie, to też sobie chciałem. A tu nie ma, nie damy ci. Dobra, szybko trzeba myszką pooperować. Już kurwa nie zdążyłem naklikać tym myszeczką. Ale dobra, walczyć to po prostu. Fuck! Wszystko się rusza tak szybko przy tych zasadzkach. Też slow motion wydali, no. Dobra, konica jest. A chuj wpieprzy się w nich.
Spuśćcie klinę najszybciej jeszcze. Ekstra. I jazda, miazga. Po prostu ich mordować teraz. To jest pewne przecież. Teraz. Ma główki polować. Kurde, nam wodza trochę poturbowali. Dobra. Dalej powybijać mi ich do końca. Wszystkich zaprzysiężonych, o jeden zwykle najdłużej siedzą. Dobra, kolejni uciekają. Teraz jeszcze tych. I koniec. No, zdecydowane zwycięstwo. Staty 400. Zabiliśmy 1800 prawie. Ziemi to nie wali. Łowcy głów, awansik, super. No trzeba trochę zebrać doświadczenia, bo są świeżi, że tak powiem. Ale dowódca nie ucieknie. Dwa oddziały zaprzysiężonych to jest 2,5 tysiąca kasy. Więc trzeba to zabić. Ebola. Dobra, cofniemy się. Okej, tu mamy tą konicę. Da radę, da radę. Dziki awansowały jeszcze. Tak, plus 8 do morale. Tutaj ciężko będzie wyjść stąd. Musimy nagie włócznie do walki z jazdą. Standardowo zaprzysiężeni. Reszta będzie miejsce na konnicę. Ok, wszystkie ruchy chyba zrobiłem, jakie chciałem. Jakie mogłem zrobić. Więc możemy sturować. Dobra, tam kij w niego. Trzeba będzie jakiegoś wysłannika wysłać tam na północ. Cholera, dobry ziomek przyszedł. Kurwa, bardzo dobry. Kurwa, kolejny taki? To jeszcze ten, co przed chwilą przejąłem. Kurwa, ta kasa poszła się jebać. Trzeba było siedzieć w tej Alesji. Wzwolił ich jeszcze. Przeklęci Arwenowie. Kids, night is on. Have a mind to be done to be evil. The spirits tell us that we should offer you gold.
Super, dawaj, dawajcie kasę. Ale męczą tu. A zobaczmy, czy... Jednak się nie da. O, dobry ziomek. Hehe. Dawać, kurwa. Wszystkich wysłanników ci zeżrę. Idziemy na północ, tam za dobrych generałów mają. Jest zima, to trochę przystopujemy z podbojami. Tutaj wrócimy do Tuluzy. Ale tu dalej będziemy próbować. Daremiano. Zawsze awans jakiś jest. Eksp leci. O, udało się upalnić. Ale to i tak chyba nie ma sensu budować armii. Zaraz znowu będzie pod oblężeniem i ciul. Coś tutaj, no trzeba coś, kurde, zrobić. Walka z farciu. 34. No, o połowę tańsi. W sumie by służyli mi tylko do okrążania jednostek. Możemy ich zaatakować. Ale tego nie zrobimy, bo są, no, są za silni, nie powiem. Ale tutaj trzeba przy jakiegoś dowódcę wybudować. Dziki. Dobra. Tu mamy szlachetne miasto, to jest fajne. Łowców galijskich. Ale kurwa, nie ma piechoty. Te pędzwały mogą podlecieć. Ciężkie czasy, kurwa, jeszcze zima przyszła. Człowieku, potrzebują manipulantów teraz. Cofamy się. Dalej, masz manipulacja. Okej, okay, turujemy. No w sumie turujemy to, bo... Gdzie ja mam ten edykt postawić, to ja nie wiem. Ale powinno się wyświetlać, że tam na przykład gdzieś nie wybudowali żadnego budynku. Kuźwa, te chamy wpchają się coraz głębiej. Utoka, co to jest? A było nim spierdalać.
To teraz chuj. Cały czas śmierć, kurwa. Wbijają się chamsko, no czysto po chamsku. Nie wiem, no cofniemy się. Tam są nasze najbogatsze tereny. No nie możemy tutaj pozwolić, żeby łaził sobie. Stąd też musimy. Idziemy za nim łazić, przejmować jego wioski, które on przejął. Przynajmniej zamkniemy jego armię. Dobra, tymi dotrzemy do nemetu cenny i wznawiamy produkcję zaprzysiężonych. Uczników mamy, konica mamy, więc jest oddział kompletny. Chyba teraz południe. Wątpię, żeby udało nam się tam aż dotrzeć. Chociaż tutaj, jak sobie ustaniemy w polu, to nam się nic nie stanie. Sobie tutaj ustaniemy. Mamy tu włóczników jakiś? Nie. To walniemy sobie jeden oddział. Okej, okay, tymi z Tuluzy sobie przyjmiemy Divonę. Jakiś hajs będzie dobry. Żeby przywrócić władzę komuś. Nie, to jest sprawa między nami. To jest sprawa między Arwenami a tymi. Nie ma tutaj. Nie będziemy używać osób trzecich do rozstrzygnięcia tego konfliktu. Mamy kolejnego, widzę. Do zmanipulowania. Ten jest słaby. Ty idź polować na wodzów, a dokładniej na tamtego. Tutaj mamy swojego druta. Dobra. Tutaj jeszcze mamy chyba wysłanników. Trwamy w tym miejscu dalej. Nie ma już pieniędzy na kuszenia ani inne podobne rzeczy. Arwenowie. No mamy niby tą strzałeczkę dalej na minusie. A te chuje nie chcą dołączyć. Okej, okay, walniemy turę. Co tutaj nas atakuje? Wielki oddział zaprzysiężonych. Czyli ten oddział, co się cofał. Co atakował nasze wioski. W sumie dobrze, dobrze. Ma lepiej doświadczonych, ale jak uda nam się go przytrzymać w jednym miejscu, albo przynajmniej w dwóch, to powinniśmy to wygrać. Szkoda tylko, że właśnie nie mamy w tym oddziale konnicy. Okej. Okay. Aha, tu jest to wejście na... A, no to tu się można bronić. Super. Chyba to już walniemy bitwę, niech oni sobie po prostu tutaj przybiegną, a my się tutaj rozstawimy.
Ściana tarcz. Porobić murki z tarcz. I tak, to były trzy pierwsze, tak? Trzy oddziały również z tej strony. Resztę tak po środku. Zobaczymy, do okrążenia to się przyda. Was gdzieś tutaj, bo będziecie tylko przeszkadzać. Oddziały włóczni też tutaj. Co nam zostaje? Nic. Zero strzelców. Dosłownie nic. Taka trochę dziwna armię stworzyłem. Typowo pod napierdalanie się mieczami. Powiedzcie mi, skąd nadchodzą posiłki. Ja ich nie widzę. Ale dobra, idąc tutaj po wborowisku. Rzeczywiście mogę się bać. Po wborowisku idą. Jeszcze mi tu czasem nie wyskoczyło raptem, że cała ta armia mnie weźmie z zaskoczenia. No chuj wie, skąd oni idą. Powinni za ich plecami. Twardo na shieldę. Co ja to wódce postawiłem? Kurwa. Twardo! Wracać do szyku. Obrona w zwarciu niby? Ściana? A oni wychodzą sobie pojedynczymi oddziałkami. Co to ma być? Ale zmiażdżyć mi ich. Dobra, ustawić się ponownie. Idą. I wszyscy z tej strony. Kolejni pobrowi. Na pierwszy rzut ognia. Super. W sumie można jakoś tutaj ruszyć już. Dobra, idzie tu cała hołota. A przynajmniej cztery oddziały też tutaj trzeba jeszcze wysłać. Dobra, no bronimy się. Tylko wódz trochę się cofnij z tyłu. Może nawet się zamień za kogoś, bo... A zwalimy trochę tempo. Trochę ich tam nastraszymy. No jakoś się ustawiałem, jakbyście chcieli zaraz. Jak tu skontrować. Ustawimy zaprzysiężonych tutaj. Sprawimy, że będą chcieli. Będą rzucać po prostu. Tych też w sumie tak możemy ustawić. No dawać, dawać, rzucać. We have discovered the enemy's hidden units.
To podejdźcie bliżej, jak nie możecie, no. Wy to samo. To jest burdel totalny. O, ładnie, tutaj są nasz zajść, a my ich jeb. Twardo. I wszyscy rzut. Sro! 20 padło. Dobra, nie ma ammo. Twardo tam. Korkować to przejście. Dobra, zaciukajcie szybko ten oddział jazdy. Twardo tam. Dwóch z tej strony wystarczy, a reszta ten. Dalej, bo tu kolejna jazda idzie. Wybiegnijcie, wy... A, dobra, ci już się sami wycofują. Dobrze, dobrze, wciskać się tam, wciskać się! Zrobić rzut. Super. Mamy ich. Kurwa. Teraz trochę poszucajcie. Się ustawiają. To szybko, bo zaraz się obrócę i będzie chuj. Trochę lipa, zaprzysiężonych atakujecie, ale dobra. A, podejdźcie się bliżej. Teraz rzucać im po plecach. No nie, kurwa mać, albo się wpierdolił tak głęboko. Dobra, wpieprzać się tam do środka. Co? Będę na ciebie wystarczy. Biegnij na tych negusów. Dobra, ci co mogą, to łepetynki. Włączać ładnie. Uwolnijcie się i rozwalcie tą katapultę pieprzoną.
A, możemy przyspieszyć, to już będzie po prostu rzeź. Aż kurwa, uwolnijcie się! No. I no, Nagera. Dawać nazwy. Brat. Jep. One of our units has used all its ammunition. No, dalej umierać. Trzymają się i trzymają te pieprzenie zaprzysiężeni, no. Możemy w sumie. Dawaj ty tutaj. Z ognistych pocisków będziecie rzucać chociaż. Coins. No, od razu zobaczcie. Jeszcze macie headshota. Zwycięstwo. Jakie minimalne! Straty 700. Zapitych 200 i to samych zapieśniężonych prawie. I to bardziej doświadczonych jeszcze. Za, dodajmy. 300 zabił nasz dowódca i zginął do chuja. Kurde, no doświadczony był. 300 zapierdolił, 300. Ktoś zabił więcej? Nie, właśnie, nie. Oni tutaj wymordowali. Jak on przeżył. Nie, no to gonić mędę, dobić gnoja. A tamto sobie mogą nawet przejmować. To już mi nie zależy. Nad tymi terenami. Jeszcze trochę Rzymu zostało. No. Nasz wódz. Został ranny. Przejęli mi moją miasto zaprzysiężonych, kurde. Trzeba było tam nastukać tylko tych zaprzysiężonych, trzeba było. Jaka frakcja łączy się? Skurwiele, wiedziałem. Przywódca ranny. Okej, zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Yo!